Szósty z klasyków zgromadził w tym roku około 300 pojazdów. To są zielone przystanki, czyli różnią się też od tych przystanków zwykłych. Na naszych terenach barszcz usuwany jest sukcesywnie. Kąpiel w dźwiękach, która odbędzie się w Kowarach. Szósty z klasyków zgromadził w tym roku około 300 pojazdów na Kowarskiej Starówce, a nie tylko. Pierwszy z DOT to tylko była Starówka od ulicy Górniczej do Kościoła, a w tym roku zajęliśmy jeszcze ulicę Pocztową, ulicę Jagiellończyka i rejon pod Musztą Koncertową na ulicy Jagiellończyka. Oczywiście zlot odbywa się dzięki ogromnej pomocy grupy Jeleniogórskie Klasyki i jest w tym roku rekordowym pod kątem takim frekwencyjnym, jeśli chodzi o liczbę zgłoszeń, bo zgłoszeń było ponad 300, no ale wiadomo, zawsze ktoś nie dotrze, komuś się akurat zepsuły hamulce w tym klasyku i nie dotrze na czas, więc około 300 pojazdów zjawiło się i tak na Starówce. W jaki sposób stał się pan właścicielem londyńskiej taksówki? No więc ja to... Znaczy, nabyłem, że tak powiem, ruinę, z taką nie że złomowaną jeszcze, ale jednak. No i znalazłem takiego gościa, pasjonatę, który zaczął to robić na Pomorzu. No i zrobił cały nowy kokpit, tapicerkę, prawda, z tyłu, bo czasami używam to do ślubów. Na przejażdżki i tak dalej. Ciężko było zdobyć części do tego auta? Wie pan, części, to co jest, powiedzmy, nowe, no to było zrobione ręcznie. Natomiast z częściami, jak dotąd, na szczęście nie miałem żadnego problemu, bo auto się nie psuje. Który pojazd wywołał największe zainteresowanie? Ten, który moim zdaniem dostał nagrodę za samochód z lotu, czyli Datsun. To jest naprawdę świetny pojazd i odrestaurowany, a jeszcze trzeba dodać, że osoba, która jest jego posiadaczem, wywodzi się właśnie z Kowar. Jak to się zaczęło dla pana, ta historia? No i to się zaczęło, w zasadzie to syn zaczął, bo jak był w Jugosławii, to sprowadził właśnie tego Labarona. Pewien pan, który wrócił, Jugosłowianin, nie? Ze Stanów jako mienie przesiedleńcze go sobie przywiózł. I stamtąd przywiózł tego jednego, potem żeśmy dokupili tego. I jeszcze mamy dwa w garażu. Jak często państwo nim jeździcie? To znaczy jeździmy tylko na takie zloty, rajdy i tak dalej samochodów zabytkowych. Podstawowe pytanie, jak się widzi amerykański samochód, ile to pali? Ten pali, na baron zależy jak się jedzie, około 12 do 14 litrów, to jest silnik 3 litry, nie? A po prostu nie chcesz będzie jechał? Kto będzie jechał jeszcze? Siadamy. No to na ramię jest nabite, pisze Rosja. Historia motorynki jest taka, że narzeczona chciała motorynkę kupić, znaczy miała marzenie, bo miała wcześniej motorynkę i powiedzmy ja byłem w pracy na drugiej zmianie i niespodzianka, motorynka jest w domu, z dnia na dzień kupiła motorynkę, tutaj z kolegą znieśli ze strychu, no i motorynka przez jakiś czas, no około roku stała w mieszkaniu, aż się w końcu wzięliśmy, bo się potykaliśmy o nią, popiaskowaliśmy, pomalowaliśmy. No i wszystko w domu, 27 metrów kwadratowych tą motorynkę składaliśmy i to jest marzenie narzeczonej. W przyszłym roku siódmy zjazd. Wstępnie siódmy zlot klasyków. Myślę, że trzeba to jeszcze dopracować, mówię, na podstawie tych doświadczeń tegorocznych. Mocniej rozreklamować, nie ma co ukrywać, mówię, reklama jest podstawą, jeśli chodzi o frekwencję tutaj widzów, a chyba na tym też najbardziej nam zależy, żeby tych widzów było też bardzo, bardzo dużo na Starówce Kowarskiej i w okolicach. Też bym poleciał. Na razie.
W mieście Kowary mieliśmy problem z przystankami. Ten stan przystanków był w wielu przypadkach niezadowalający. Udało nam się pozyskać pieniądze w ramach jeszcze projektu Zielono-Niebieskie Kowary, najpierw na modernizację i wymianę dwóch przystanków, czyli tego przystanku na ulicy Jagiellończyka i na ulicy Dworcowej, a następnie jeszcze mogliśmy zakupić dodatkowych 6 przystanków. I tak w Kowarach Górnych i na Podgórzu zostały wymienione 2 przystanki. 2 przystanki zostały wymienione na Alei Wolności, 1 przystanek na ulicy Jeleniogórskiej i 1 przystanek na Wojkowie. To są zielone przystanki, czyli różnią się też od tych przystanków zwykłych w cudzysłowie, że posiadają zielone dach, a dodatkowo są donice, w których znajdują się rośliny odporne na zmiany klimatu i odporne również na brak wody. Co ciekawe, woda, deszczówka, która będzie gromadzona na dachach tych przystanków, będzie odprowadzona do donic, gdzie w naturalny sposób rośliny będą zasilane właśnie w wodę. Dodatkowo udało nam się również te przystanki nadać ich taki kowarski charakter. Poprosiliśmy artystów z Kowar, poprosiliśmy pana Jerzego Jakubowa, pana Romana Trychubczaka oraz wykorzystaliśmy jedną z grafik Wielniaka do tego, żeby na tych przystankach pojawiły się elementy związane właśnie z twórczością lokalnych artystów. Czyli przystanki będą pełniły nie tylko funkcję komunikacyjną, dawały schronienie podczas upałów i deszczów, ale również będą mogli mieszkańcy, jak również turyści, którzy przyjeżdżają do naszego miasta, zapoznać się z twórczością naszych lokalnych twórców. Urząd Miejski Kowary w ubiegłym roku podjął już działania dotyczące usuwania barszczu sosnowskiego z terenów należących do gminy. Na naszych terenach barszcz usuwany jest sukcesywnie wiosną oraz jesienią. Wiosną podczas wczesnego wzrostu, aby nie doprowadzić do powstania kwiatostanów i pojawiania się większych skupisk barszczu sosnowskiego. Jesienią jest już usuwany odrost tego chwastu. Zauważyliśmy, że przyniosło to znaczne efekty. Pojawia się w tej chwili na naszych terenach mniej odrostów. Jeśli chodzi o koryto rzeki, to wzywamy co roku pismami. Te pisma wychodzą u nas średnio raz na 2 tygodnie do Wód Polskich z prośbą o podjęcie działań i wyczyszczenie koryta. Otrzymaliśmy w tym roku zawiadomienie, iż Wody Polskie podjęły takie działanie i ogłosiły przetarg na usunięcie, który jeszcze nie jest rozstrzygnięty, więc najprawdopodobniej usuwanie będzie już w fazie przekwitu tej rośliny. W miejscach, gdzie kwiatostan wystaje dość wysoko, staramy się go usunąć, aby nie stwarzał niebezpieczeństwa dla naszych mieszkańców. Informowaliśmy wszystkich właścicieli gruntów o konieczności usunięcia barszczu. Należy rozumieć to tak, że na gruntach prywatnych za usunięcie barszczu odpowiedzialny jest właściciel. Właściciel, tak. Nam jako gminie nie wolno wejść na czyjś prywatny grunt i prowadzić tam prac, ponieważ możemy odpowiedzieć za to karą finansową. Właściciele tych gruntów są proszeni pismami o podjęcie takich działań, ale nie zawsze spotyka się to z ich aprobatą, bo niektórzy z mieszkańców twierdzą, że zapobiega to na przykład kradzieży drzewa z ich terenów, tak? I dlatego nie podejmują działań z usuwaniem barszczów.
nazywam się Agnieszka Pisarska. Jest mi bardzo miło zaprosić Państwa na kąpiel w dźwiękach, która odbędzie się w Kowarach 2 lipca w Miejskim Ośrodku Kultury o godzinie 18. Szczegóły wydarzenia oraz rezerwacja miejsc pod numerem telefonu podanym w tym materiale.